wspaniałą wystawę. W Instytucie Europejskim świętujemy stulecie niepodległości. Proszę powiedzieć, co tutaj ciekawego możemy zobaczyć? Jak pani przeżywa tę wystawę, bo to jest pani teren? Tak, oczywiście jestem bardzo zaszczycona, że udało nam się tutaj wystawę w tak znakomitym gronie otworzyć. Wystawa W drodze do niepodległości miała swoją inaugurację w Sejmie. Będzie krążyła po wszystkich miastach Polski, można powiedzieć, bo szkoły zamawiają ją. Natomiast u nas też będzie możliwa do obejrzenia do końca tygodnia tutaj w Instytucie w godzinach popołudniowych, łącznie jeszcze z wystawą filatelistyczną, po czym przenosimy wystawę do Urzędu Pocztowego na ulicę Kościuszki 7 i tam będzie możliwość jej zwiedzania w godzinach pracy Urzędu Pocztowego. Jak to się stało, że Poczta Polska jest współorganizatorem i jak to się stało, że właśnie na poczcie będzie można to obejrzeć? To jest jakieś bardzo szczególne, ciekawe miejsce. Poczta Polska uczestniczy w bardzo ważnych wydarzeniach państwowych, chociażby przez takie uroczystości, inauguracje i inicjatywy jak ta, jeżeli nie osobiście, to właśnie przez partnerów grupy pocztowej, bo tutaj wiodącą rolę ma Bank Pocztowy przy organizacji tej wystawy. Uczestniczymy również w upamiętnianiu ważnych wydarzeń i osobistości na znaczkach, na kartkach okolicznościowych, dlatego ta nasza rola operatora publicznego bardzo mocno przejawia się również w takich inicjatywach jak uczczenie tak ważnej daty jak 100 lat odzyskania niepodległości. Bo to chyba takie naturalne skojarzenia, prawda? Jeśli oglądamy stare znaczki, to oglądamy je właśnie dlatego, że niosą ze sobą jakąś historię. One rejestrują to, co się w danym momencie dziejowym działo, prawda? Postacie, wydarzenia, to wszystko na znaczkach możemy oglądać. Ależ oczywiście znaczki teraz są bardzo ważnym takim upamiętnieniem takim tych archiwum, wydarzeń, prawda? Archiwum, upamiętnieniem wydarzeń historycznych. One uczą, to jest, filateliści szczególnie by mogli tutaj się wypowiedzieć i powiedzieć, jak ważną rolę odgrywają wystawy filatelistyczne. One uczą, wcale to nie jest łatwe i tanie hobby, można powiedzieć, natomiast one uczą cierpliwości, one uczą właśnie historii, tak, one pozwalają zachować tą tradycję w dobie, kiedy idzie postęp techniczny, gdzie wchodzi cyfryzacja, ten znaczek ma naprawdę ogromną rolę i nawiązuje do tej 460-letniej tradycji Poczty Polskiej. W takim razie życzymy udanej wystawy, także Państwa siedzibie przy ulicy Kościuszki i zachęcamy naszych mieszkańców do odwiedzenia. Ja dziękuję bardzo i wszystkich mieszkańców serdecznie zachęcam do odwiedzania wystawy, stoiska okolicznościowe, zakupienia kartki, która upamiętnia to wydarzenie, właśnie wystawę w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.